Dadźbóg kontynuował swoją podróż po nieboskłonie. W pewnym momencie dostrzegł dziwne stworzenia, a pośród tych stworzeń zobaczył coś, co bardzo, ale to bardzo mu się spodobało. Nie wiedział tylko dlaczego. Poleciał z tą informacją do Peruna. Opowiedział mu wszystko, ale Bóg Piorunów nie chciał mu na początku wierzyć. Poszedł więc z małym bożkiem. Po drodze mijali przeróżne stworzenia, które potem nazwano zwierzętami. Kiedy zobaczył postać, zachował się podobnie jak Dadźbóg, z tą różnicą, że Perun był czadem, więc postanowił zagadać do tej istoty. Istota ta przedstawiła się jako życie i po chwili zaczęli robić ciasto ze śmietankową polewą. Po urodzeniu syna Perunowi stała się boginią życia i płodności oraz dostała imię Mokosz. Syn Peruna i Mokosz trafił pod opiekę do wujka Dadźboga. Zazdrościł innym bożkom swoich umiejętności, więc Dadźbóg odesłał go do matki, bo nie wiedział, jak sobie z nim poradzić. Matka zaproponowała mu pracę. Niech roznosi roślinność po całym świecie. I tak też uczynił. Małego bożka nazwano również Strzybogiem.